dwa, jeden. Kochany, z czegoś takiego Boże. To kamer to jest. Wiem, co wyprzyjał. Albo jedno, albo drugie. Proste. Proste dla ciebie, bo ja w życiu nie zobaczę takich pieniędzy. 100 tysięcy teraz, czy milion za 10? Nie, nie mam pojęcia, wolę sobie tego nie wyobrażać. No ale co byś zrobił? A nie, bo skąd są te pieniądze? No skąd się wzięło te 100 tysięcy i ten milion? To brudna forsa? Jak sobie wiesz? Nie, skoro to ma być test osobowo, siwa, że jest, skąd są pieniądze, to jak kasa jest w porządku? Nie, żartuj. O, w porządku czy nie? Zdefiniuj w porządku. Jezu, czy są z dobrego źródła? Zajebiste. To znaczy, że tej forsy nie wykłada żaden bank ani żaden fundusz, bo do jednego samo gówno. Żadne banki, żaden fundusz. I nie pochodzi też od żadnego spekulanta. Pieniądze są czyste jak kurwa mać, wykłada je jakiś pieprzony altruista. Zdefiniuj altruista. Pierdolę, altruista to altruista, tak samo jak ci, którzy wykładają pieniądze na twoją fundację. Ty wykładasz pieniądze na moją fundację tylko dlatego, że możesz to sobie odliczyć od podatku. To nie jest do końca bycie altruistą. Polusia, Polusia, ja błagam cię. Pieniądze właśnie wyjechały z wytwórni papierów wartościowych. Prosto z drukarni. Czyste, czyściutkie, okej? Okay? Jeszcze ciepłe, jeszcze gorące, 100 tysięcy ląduje ci tuż przed nosem. Co robisz? Wybierasz te 100 tysięcy, czy czekasz 10 lat na minę? Bruno! To co masz w łazience, to jest jacuzzi czy basen olimpijski? Co? Nie, nie wiem, to już było, jak wybaczę mieszkanie, ale chyba zbyt się jest. Słusznie, jacuzzi to straszne marnowanie wody. No jakoś nic na ten temat nie pisnęłaś w apartamencie prezydenckim naszą noc pośród. A co, nie lubisz jacuzzi? Uwielbiam. To czemu chcesz wywalić? No, bo Ola, wiesz, Beata powiedziała mi, dlaczego nie. No i co, dlaczego? Kompleks Edypa. Kogo? Edypa w głąbie, Edypa. Edypa. Był taki mit o kolesiu, który najpierw zamordował własnego ojca, a potem przeleciał własną mutę. Czy, ale wiem, Edypa, Edypa. Edypa, Edypa, Edypa Górnia. No, no ale słuchaj, ale ja tego nie kumam. Co, jaki związek Beata widzi między jacuzzi i chęcią przelecenia własnej matki? No wiesz, cieplutka woda, matczyny łono, więc no i wspomnienie do tego ślubie poszło się. Co? Ty wariasz. No co? Nie, nie. Naprawdę? Tak. Nie, no nie trzeba było. Trzeba było. Ależ my wyglądamy. Ty. Co? No przecież jak bole kino. To jest nasze pierwsze wspólne zdjęcie, tego dnia się poznaliśmy. Jakieś 20? 5. 25 lat. 25 lat, to tak. Tak. O, to był taki sylwester, że warto go było brać bramki. Zaraz ja miałem przedziałek na głowie? Czesałem się na dupę przyszedłej? Ja wyglądam jak stara Indianka, podobno byliście moimi przyjaciółmi. Dlaczego nikt mi nic nie powiedział? Mi się podoba, byłeś taki smutny. Taki słodki, a poszłaś z mięśniakiem. Z kulturystą, tak? Z kulturystą, oczywiście. Z kulturystą. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję bardzo, naprawdę. To co? Słuchajcie, po kieliszeczku wina, zanim przyjdzie pani doktor? Tak, oczywiście, jak najbardziej. A to jest jeszcze jakaś... Dedykacja. Dedykacja. Co? Bruno, na pamiątkę nieśmiertelnej. Frezury i kameralnego pierwszego spotkania. Fenomenalnego pierwszego spotkania, wszystkiego najlepszego, twoja Ola i kulturysta.